W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy,
Z radosnym wołaniem stajemy dziś przy ołtarzu Pana, świętując najważniejszą uroczystość roku, zmartwychwstanie Chrystusa. Cieszymy się ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Niech to święto radosne paschalnej ofiary nie zabraknie uwielbienia i dziękczynienia Panu Bogu za śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, które przyniosły nam życie wieczne. Złóżmy Bogu w czasie tej świątecznej ofiary także wielkie dziękczynienie za 1050 lat wiary w naszej ojczyźnie i za dar naszego życia w tej wierze. Pana Boga za nasze grzechy przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedokładam Najświętszą Marię zawsze i widzę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a On uśmiechnie nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Tego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Hallelujah.
ciasto zakwaszą? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto Słowo Boże. Lecz po drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leczące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza domu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza, także był drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chodzić przestaje, bo już dzieciuchem nie jest.
a Izak? Czy wiesz? Czy wiesz, że Jezus zmartwychwstał naprawdę? Przeżywaliśmy Wielki Tydzień, a w nim poświęcenie poganów. Jakże wielu ludzi wędrowało wtedy do kościoła, jakby to było największe kościelne święto. Jakie to święto? Ja kiedyś zauważyłem, jakie to jest święto. To gdy ksiądz modlitwę poświęcenia wypowiada, to ludzie często zachowują się tak, jak my w czasie naszego dzisiejszego psalmu śpiewanego z refrenem Alleluja. Ksiądz wykonuje gesty błogosławieństwa. A my często, czy mechanicznie, żegnamy się wtedy, kiedy ksiądz błogosławi. A ksiądz mówi, pobłogosław Panie Boże te wszystkie wędliny. I wszystkie wędliny obecne w kościele się żegnają. Ksiądz mówi, pobłogosław Panie te jajka. I wszystkie jajka się żegnają. Ksiądz mówi, pobłogosław Panie ten chleb. I czyni znak krzyża. I wszystkie chlebki obecne w kościele się żegnają. A przecież nikt nie jest ani kiełbaską, ani chlebkiem, ani jajkiem. A więc winniśmy wtedy stać. Ktoś przyszedł do kościoła z koszyczkiem, rozejrzał się i powiedział, nic tu się nie zmieniło. Ktoś inny powiedział, kiedy idę do kościoła, to jest ciągle to samo. Te koszyki święcą. Może on nie wie tego, ale ty, czy wiesz, że Jezus zmartwychwstał? Ktoś mówi, że wiara w Jezusa nie zmienia życia. Że czy ktoś wierzy w Pana Boga, czy nie wierzy, czy chodzi do kościoła, czy nie chodzi do kościoła, żyje tak jak żyje. Nie widzi różnicy w życiu między człowiekiem wierzącym a niewierzącym, w życiu człowieka, który praktykuje wiarę, a który do kościoła nie chodzi. Tego się nie da wychwycić w zakładzie pracy, na ulicy, w czasie różnych rozmów. Niby ktoś wierzy, a nie widać różnicy z tym, który nie wierzy. A może trzeba coś zmienić, aby ta różnica była bardzo widoczna. Bo może nie wszyscy, którzy wierzą, wierzą w to, że Jezus zmartwychwstał. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojciec.
Boże Święto Zmartwychwstania Chrystusa, powierzę miłosiernemu Bogu sprawy Kościoła i całego świata. Udziel Kościołowi ratującemu się ze zmartwychwstania Chrystusa daru pokoju, miłości i wzajemnego poszanowania wszystkich wyznawców Zbawiciela. Ciebie prosimy. Błogosław nowo ochrzczony, aby zawsze strzegli skarbu wiary i tradycji Kościoła. Ciebie prosimy. Wspieraj nasze rodziny, przyjaciół, bliskich naszym sercom i całą parafię i nasze parafialne gości, aby nasza życzliwa relacja ożywiała i umacniała radość z obecności wśród nas zmartwychwstałego Pana. Ciebie prosimy. Wejrzyj na zmarłych, a szczególnie w sposób szczególny tych, których dzisiaj wspominamy, tej mszy świętej. Helenę Szafrańską, Aleksandra Szafrańskiego, dziadku z obu stron, Antoninę Stanisława, Marię Andrzeja i zmarłych z rodziny Szafrańskich, aby odbyci krwią Zbawiciela weszli na wieczyste gody Baranka. Ciebie prosimy. Strzeż nas w codzienności, abyśmy umocnieni zmartwychwstaniem Chrystusa zachowali w sobie świeżość wiary, radość i nadzieję. Ciebie prosimy. Wielbimy Ciebie, Boże, i wysławiamy, bo pokonałeś śmierć mocą zmartwychwstania Chrystusa. Wysłuchaj nasze prośby, bądź z nami w każdej chwili naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wspomóż nas w swoim miłosierdziu,
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na nim. Panie Jezu Chryste, Ty z zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniom słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I przekażcie sobie znak pokoju. Oh.
Yeah.
wiem, weź kartę skaneru. Co? Weź kartę skaneru, wiem. Tylko moment. Tak. Biorę. Ale co?